świętego Michała, świętego Anskara, gdzie był cudownie uzdrowiony Antoni Kowalczyk. Był tutaj też bierzmowany wcześniej przy stacji świętej Weroniki. Pojechał do Kanady i tam miał mieć śluby 1 października 1891 roku. I toczyła się wielka walka, dlatego że wiedział, że już nie zobaczył kochanej Polski. A tego dnia, tego samego dnia w Poznaniu, mój dziadek Stanisław założył Gazetę Bydgoską. 12 dni potem urodziła się we Wrocławiu, urodziła się Edyta Stein 12 października 1891 roku. W Hamburgu straciła wiarę. Moja przyjaciółka czyniła cud. Zniosła swojej kanonizacji, zrobiła córkę mojego dyrektora Muzeum Kunstgewerbe Zofię Kombo, z tym miała 17 lat. A została zamęczona 9 sierpnia w 1942 roku w Oświęcimiu razem z 527 katolickimi Żydami. Tego samego dnia mam świadectwo z Dachau, w bloku kapłanów, gdzie pan Sesman tylko zauważył kapłana, który siedział z daleka, ale miał cudowny medalik za winkle umieszczony. Ciągnął ten cudowny medalik, pobił kapłan i wyszedł. Bo diabeł wszystko wie. Ale my jesteśmy dziećmi Boga Ojca, który objawił się Eugenia Wasko 1 lipca 1932 roku. Wiedział, że ojciec, że 17 lipca przygotowują krwawą niedzielę w Hamburgu w rocznicę śmierci naszej świętej Jadwigi na Wawelu, w rocznicę ślubu w Monachium, budowy kościoła Trójcy Świętej dla uratowania Monachium, w rocznicę, kiedy zamordowano rodzinę cara. A ja przybyłam właśnie 17 lipca 1981 roku. Był to piątek, a rano nie wiedziałam, że będę leciała do Hamburga, gdzie spotkałam mojego męża, bo ja miałam być na 9. rocznicę ślubu. Pamiętam, jak poszłam do informacji, a miałam 50 marek kanadyjskich. Spytałam się, jak się jedzie tam, gdzie mój mąż ma mieszkać. Ten pan mówił po polsku. Zapłacił mi taksówkę. Nie zostałam mojego męża, ale bardzo mi pomógł ksiądz Kesbach. Tak Boża opatrzność nas prowadzi. Kupiłam bilet do Frydlandu. Miałam 5 marek. I zobaczyłam wielki budynek Muzeum Kunstgewerbe. Ostatni dzień wystawy o faraonach. Było to 19 lipca. Za te ostatnie 5 marek poszłam do muzeum. Myśląc, Panie Boże, jak dobrze ma ten fotograf. Byłam tam fotografem 33 razy. 33 lata, przepraszam, 33 lata. W 33. rocznicę mojego przybycia do Hamburga 19 lipca urodziła się moja piąta wnuczka. Malutka Ewunia Martin. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie łaski.
I proszę wszystkich świętych i świętego Benedykta V i wszystkich tych, którzy zadali za nasz Kościół święty katolicki, również świętego Ankara, proszę, stawiajcie się za nami.